Witajcie, siemano, z tej strony Sanja, to jest trzeci odcinek The Forest. Dzisiaj kontynuujemy budowanie naszej linii obrony, ale zaczniemy tym razem od tych belek, które tutaj mi zostały, bo one mi tak są niepotrzebne tutaj. Postaramy się jak najwięcej tutaj wykorzystać. Normalnie w międzyczasie, jak jeszcze surowców sobie szukałem, bo ja oczywiście jestem geniuszem, przed każdym odcinkiem zdobywam surowce, no, czyli sodę na przykład. Oprócz sody jeszcze zdobywam te przecież batoniki, nie batoniki. Także zawsze mam ekwipunek pełny, prawie. I dzisiaj tak mnie natchnęło akurat na pewną bardzo zbójecką rzecz, którą będę budował zaraz po moim tutaj całym tym ogrodzeniu jakby. Ale o tym się przekonacie na pewno w następnych odcinkach, to nie musicie się o to przejmować teraz. W międzyczasie sobie znalazłem następny garnek. Nie, to jest takie cudo, że ja szukałem tych garków, szukałem, nie mogłem znaleźć. Dziwnym trafem, jak zacząłem tego save'a, na którym właśnie nagrywam, już znalazłem dwa garneczki. I to mnie zawsze zastanawia, jak to jest, że człowiek szuka czegoś i nie może tego znaleźć, po czym jakby tak znienacka znajduje. Dużo stania kłoda. Będę musiał przed następnym odcinkiem te kłody zapełnić, żeby was nie zamęczać. No dzisiaj musicie niestety wytrzymać te 20 minut, jeżeli dacie radę, oglądając, jak buduję moje małe imperium, powiedzmy. No co zjemy, to zaraz zapełnimy. No gdzie to jest? No nie mogę powiesić jaszczurki, no. Jaszczurko, daj się powiesić. Powiesiłaś się? Chyba tak. Zobaczmy. Tak, powiesiłem. Wracamy tam na górę i odkryłem pewną rzecz, pewną zależność, to teraz wam od razu o niej powiem. Jeżeli ścinacie drzewa i zostawicie belki, zapiszecie grę i wyjdziecie do menu, to jak włączycie znów grę, to już tych belek nie macie. Nie wiem, jakimś magicznym trafem one znikają. Jak to się dzieje, nie wiem. Może kiedyś się dowiem. Minutnika nie włączyłem, dobra. Czyli musimy od minutnika odliczyć dwie minuty jakieś, przez które nawijałem tutaj. Czyli jak będzie 3 minuty zostaną, to będziemy kończyć odcinek. Tak liczę. Jeżeli w tym odcinku nie uda mi się dokończyć tej budowli, przynajmniej do połowy, to przed następnym odcinkiem już na pewno skończę i zajmę się zbieraniem surowców na kolejne moje jakby budowle, które będziemy budować już w następnym odcinku na bank. Bo na 100% nie zdążę zebrać tyle drewna tutaj, żeby dokończyć ten mur cały. Ale ja się tym nie przejmuję, mnie to tam akurat pasuje, bo ja po prostu powiem tak. Forest dla mężczyzny jest jak powołanie na drwala. I to jest udowodnione 100%, bo w wielu, na wielu serwerach, które grałem, dużo osób właśnie twierdzi, że Forest to jest gra, gdzie mężczyzna robi tylko jedno. Ścina drzewo albo walczy. To jest jakby takie drugie piękno, nie? Że człowiek, facet znajduje swoje powołanie w tej grze. Co jest, no, śmieszne, no bo patrzcie. The Forest Simulator Drwala. No de facto tak, bo kiedyś przecież nie było pił, a ludzie i tak ścinali drzewa. No jakoś to musieli robić, tak? A jak to robili? Ścinali siekierami. Tudzież innymi ostrymi narzędziami. I to jest właśnie piękne w tym. To jest ten cały piękny urok tej gry, nie? Że tutaj faceci się nie nudzą. W tej grze nie da się nudzić. W tej grze możesz zrobić sobie challenge, nie wiem, wyrąbania całego lasu na całej mapie. I da się to zrobić. Tylko że to cholernie dużo zajmuje. A jeszcze licząc do tego kanibali, no to już naprawdę. Ale no pomyślcie, taki challenge zrobić.
nie wiem, 20, nie, nie wiem, czy jakiś youtuber próbował 20 odcinków wyrżnąć cały las. Oczywiście poza nagraniami, nie wyrzynając ani jednego drzewa. To by musiało być, no, nudne, monotonne, rozumiem, ale ekscytujące za jednym razem, bo można niby wyciąć cały las, przy czym zdenerwować tych debili, oczywiście, to wiadomo jest, ale to kurde, to był achievement zarąbisty, wytnij cały las. Jakby taki achievement w tej grze był, to już pewnie znając życie, mnóstwo osób by go miało. Sam bym go nawet robił, szczerze powiedziawszy. Bo by mi się takie coś podobało, nie? Na zabój bym się zakochał w tym achievementie. I zrobiłbym go. Kurde, ile by to zajęło czasu. To jest dobre 300 godzin grania chyba w tą grę, żeby tutaj wszystko wyrżnąć co do pięka. No, tylko oczywiście jak pieniek usuniesz, to później przy update'cie już nie masz drewna, nie? Znaczy, no, bo drzewa się respią tam, gdzie je rozwalisz, ale jak rozwalisz te cholerne pięki, to już nie ma drzewa. No i to jest ten problem. Kurde, ale zaplątanie dzisiaj mam. Jeju, co ja mówię? O czym my rozmawiamy? Spadek FPS-u był lekki. Może być tak, że gdzieś tutaj te wariaty biegają. Ale na razie jest cisza, nic nie słyszę. A jak przylecą, to dostaną... lepę? Nie. Przesłyszało mi się, to ja musiałem być. Czasami sama postać potrafi człowieka zirytować. Aha. Czyli rozumiem, że tego drzewa nie da się ściąć. Okej. Logic, logic. Dobra. Tu mi jedna balka uciekła. Tu jest jeszcze jedna, to je wrzucimy. I tu są dwie chyba kończące te 11, gdzie to jest tu. Tak. Ale to będzie taki plan, jeżeli chodzi o całą budowlę mojej bazy. Co to będzie, to jejku. Jak mi to wyjdzie, to nie mają szans. Normalnie nie mają szans ze mną. Tutaj. Najgorsze teraz tu będzie od strony wody budować. Bo te łatajte mogą biegać pod wodą, nie? Ale jak patrzę... Patrzcie. Belki są aż do tego. A ja się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, jak ja to zbuduję. Ale się okazuje, że te belki będą jednak tak jak chcę, czyli w wodzie. Tutaj od strony rzeki wolę pierwszy, znaczy od strony morza wolę zrobić tą pierwszą jakby partię, bo później mnie czeka ta druga partia od strony lasu, co już będzie trochę bardziej uciążliwe, bo no mutanty, nie? Mutanty, nie mutanty, te cholery przyjdą i to takie będzie trochę... O, właśnie o wilku mowa. Ilu jest? Dwóch? Wyglądałem jak obcy jakiś. Czy mogę ich załadować? Jej! Jej, jedziemy na przyjażdżkę? Come on! Nie, to było z czegoś innego. To było z Power Rangersów. A wy jesteście tylko mutantami. Znaczy, tfu! Kanibalami. Wyjecie, bo jesteście głodni. Ja to rozumiem. Wszystko zrozumiałem. Wszystko zrozumiałem. Tu nie ma problemu. Nie! Ewa! Się tak trochę świruję, a nie zajmuję się tym, co powinienem. Musicie mi wybaczyć, niestety. Jestem zmęczony dostatecznie. Jeszcze gardło mi się zjechało przez te ostatnie 2-3 dni. No, dlatego, że jak człowiek nagrywa, to gardło się zdziera. Dobra. Zejdźmy. To już mam trzy te. Tak mówię, mam trzy miejsca, z których zbieram żywice. I cieszę się z tego. Jeszcze wodę mam, git. Panowie powinni się już chyba spalić, co?
Dokładnie. Nie, nie chcę cię podpalać. Ja chcę tylko zrobić zbroję. Raz, dwa, trzy. Jakby z każdego tego. Jakby z każdego kanibala mamy jedną część tej kościanej zbroi. Czyli jakby tak wyliczyć, trochę tego jest. A jeszcze jak doliczyć to, że mam dużo skór tych no lizardów całych jaszczureczek, to jesteśmy bardzo ładnie, jakby to powiedzieć, zagospodarowani w tej kwestii obrony, nie? Mówię, o tyle prościej będzie w następnej części tej mojej jakby budowli, to będzie to najprostsze, że już nie będę musiał się tak przejmować kwestią drewna, bo tam po drugiej stronie jest drewno od zarąbania. Tylko tutaj jest trochę problematyczne. I tak za dużo drzewa tutaj nie nazbieram. Znaczy cały wózek na bank będę miał. Tylko pytanie teraz, czy coś zostanie. Pewnie zostaną jakieś belki, a to one tam niech sobie zostaną, one mi tam nie będą w miarę potrzebne, nie będę po jedną belkę przecież wracał, nie? To jest trochę głupie. Albo i żadna belka. Nie, zostaną belki. Bo tutaj zabiorę jeszcze jedną i zostaną dwie. Dobra, nie będę po nie wracał. Przydałoby się jakaś, o, jakieś mini przynajmniej oświetlenie, ale jest. Dobra. A może się okazać, że mi zabraknie. Nie, powinno styknąć akurat. Tak, jeszcze dwie beleczki mi zostały. Skoro mamy już tą część załatwioną, to tutaj zgrabnym ślizgiem przechodzimy na drugą część. To będzie trochę gorzej, bo też trzeba będzie dużo belek. Jeszcze brakuje mi 126 belek. 125 dokładnie. Jak ja proszę Boga, żeby to słońce w końcu zeszło. Bo tu jest ciemno jak diabli. Tutaj przeorałem tego drzewa w miarę dużo. Ale to nic. Gdybym wiedział, że te belki znikną, to bym już dawno je tutaj pozbierał, a ja głupi byłem, bo nie pozbierałem sobie ich. I to była moja najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w tej grze. W tym momencie właśnie. O, jeszcze burza. Pięknie. Ciekawe, kiedy zrobią to, że trzeba się będzie przed burzą chować, żeby nie walnęła w ten, nie walnęła piorunem, nie? Żebyś nie dostać piorunem. To byłoby ciekawe dosyć, jakby to wprowadzili. Bo trzeba byłoby się skryć. Na przykład przeczekać. Może wprowadzą jakiś, nie wiem, domek taki specjalny do tego. Żeby człowiek się mógł skryć przed deszczem. Znaczy przed deszczem to w każdym domku możesz się skryć, to nie ma tam problemu. Ale wiecie, o co mi chodzi dokładnie. Belki. Tutaj. Ktoś mi tutaj na Steamie pisze. Wybacz, teraz przyjacielu, nie mam jak odpisać, nawet sprawdzić. Bo nagrywam, a jak nagrywam, to nie sprawdzam raczej. Ale po odcinku sprawdzę, kto to tam do mnie się dobija. O, o, no nie. No pięknie, jeszcze ta cholera przyszła. I dzieci cholerne jeszcze. O cholera, ile tych dzieciaków, trzy aż. Jeszcze pająk, najgorszy gówno. Dobra, inaczej. Muszę cię odciągnąć od stamtąd. Chodź tu, pajączku. Come on. Pająk. Dobra, podpalony. Teraz weźmiemy daj katanę.
Zajmiemy się tymi bengaltami wojny. Tego nie skaczcie, błagam. Gdzie one tak wydzierają te jabłka? Tu jest. Chodź. Patrz, pająk nie może przejść przez ten. Chodź, 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 chodź. Dobra. Z pająkiem... O, jeszcze jedno dziecko zostało. Znaczy jeden płód, dokładnie mówiąc. Widzę pewien mały problem w kwestii mojej bazy. To jest ten problem, że... Te płody cholerne, może nie one bardziej, ale pajęczaki będą mi dokuczać tutaj nieźle. Ale na szczęście mamy tego. Dobra. Trochę mi tutaj zniszczyły zbroje. Znaczy ten pająk dokładnie zniszczył, to z jaszczurki wykorzystamy. Gdzie ja mam wózek? Tutaj. No, taki niespodziewany mini atak. Pierwszy mutant na tym save'ie. Sądziłem, że będzie trochę później, albo szybciej. Też jest nieźle. Dobra. Budujemy dalej. O, co tu da się? Bez kolegów przyszedł? Nie, z kolegą przyszedł, patrz. Chodź, come on. Chodźcie w stronę ogniska najlepiej. Chodźcie tutaj. Potrzebuję was tu. Come on. Tu jesteś, chodź. Patrz, tu jest ognisko dla ciebie, chodź. Ile będziesz ty machał? Dobra. Zdech. Pająk się tam jeszcze rusza. Znaczy on nie żyje, nie? Tylko, że się rusza w kwestii... Rusza. I tyle. Dobra. Możemy za ten czas jeszcze wykorzystać to z jaszczurek, póki mamy. Myślałem, że ten korzeń tutaj zniknął, ale jest wszystko ok. Dobra. Widzę, że tutaj nie ma żadnej patologii już. Nic mi tu nie chce zajść ze skórę. Git. Zjedzmy jaszczurkę i budujmy dalej. A znów ktoś pisze. Przyjacielu, spokojnie. Obiecuję ci, że odpiszę, ale daj mi chwilę. Dosłownie. To nie potrwa zbyt... O, coś się zepsuło tutaj. Aha, tu mogły popsuć tą rację. Idę po te kości i sprawdzę, ile tam jeszcze czasu zostało mi. 8 minut, czyli jeszcze 6-5 minut. To nic. Pozbieramy kości, już widzę, że mi się już wykorzystał cały ten. Całe ognisko mi się wykorzystało. Aha, już nie mogę robić kościanej zbroi. Nieważne, ważne, że mamy kości, które i tak mi się przydadzą. I ważne, że nie jestem brudny, nie muszę się kąpać jeszcze, żeby krew z siebie zmyć. Czyli możemy iść po ostatnią praktycznie partię i zakończymy odcinek. No, dzisiaj było trochę bardziej ciekawie, bo zaatakowały mnie te France, nie? W końcu. Coś tam się pomału dzieje w tym temacie. Ale taki atak to co to jest, nie? A, bo ja mam dalej katanę. Muszę wziąć siekierkę, dobra. Przed chwilą mi się coś zbugowało i jeden raz uderzyłem w drzewo, a siekiera się nie ruszyła nad z miejsca. Ciekawe. Nie wiem, czy ja przynudzam na tych filmikach. Jeżeli będę wam przynudzał, to
Wystarczy, że mi napiszecie, ja wtedy będę wiedział, że trzeba będzie troszeczkę zmienić repertuar w kwestii samego mówienia. Ale nie wiem, czy no, mówię zawsze coś takiego, bredzę 3 para 15, jak to ja zwyczajnie. Zawsze tak robiłem na filmikach, zawsze tak robię. Ale ja uważam, powiem szczerze, że lepiej coś mówić, nawet jeżeli to nie ma sensu, niż siedzieć cicho. Ponieważ czy jak rozmawiasz z kimś na Skype'ie, czy rozmawiasz z kimś na TS-ie, czy na innym jakimś tam programie do komunikacji, to najważniejsze jest to, że mówisz. Nie to, co mówisz, ale że mówisz. Wiadomo, obrażanie jest złe, bo po co kogoś obrażać? Ale bardziej chodzi właśnie o takie typu rozmowy, o byle, za przeproszeniem, głównie. No bo, no wybaczcie, no na tym polega urok właśnie rozmowy z kimś na TeamSpeaku, na Skype, jeżeli się nie ma jakiegoś konkretnego tematu. Ja tutaj konkretny temat mogę poruszyć taki tylko, że ten Forest jest o tyle dobry, że można o nim gadać i to się nie nudzi, nie? Znam takiego jednego właśnie, mam gościa takiego jednego na Steamie, który tak bardzo tą grę polubił, że no po prostu jest o czym gadać. On zawsze mi pomaga, na przykład jak nie wiem, gdzie cię znaleźć, to się go pytam, on mi zawsze powie. Pozdrawiam cię, Oskarku. Oczywiście. I raz będzie na Steamie na wiadomość od niego. Ale ty jesteś bolek. Czemu mówisz, że ja gadam tylko o Foreście? Przecież w inne gry też gram. No, wiem, że grasz w inne gry, ale z Foresta cię poznałem i o Foreście dużo wiesz. Chociaż tam nie wiem, ile masz tych przegranych godzin. Tydzień, dwa? Ale już tyle wiesz, że kurde, na jakby ci zawiązać oczy, to byś na ośle poszedł po Katanę czy po Modern Axa. To nie mamy o czym rozmawiać w takim wypadku, kiedy ty wiesz wszystko, a ja guzik. Oj, Oskarek to jest dobry agent. Bardzo dużo właśnie osób poznałem z Foresta, po prostu z kooperacji. Fajnie się z nimi gra nawet, nie ma takich problemów. Jakbyście chcieli nawet pograć w Foresta, to nie wiem, dajcie znać. Podam wtedy. O kurde, już mi gonią. O kurde, ile ich jest. Muszę szybko, kurde, szybko. O. Chodźcie, zapraszam. Kopita? No. Zresztą kobiet nie bije, ale będziesz musiał i tak zginąć. O kurde, ile chęć. O, jeszcze ta cipa podpalająca. Zaraz, czekaj. O ty fiecie. Daj mi trochę energii, Franco. Ora. Jeżeli nie wiem, czy ktoś z was oglądał tego, czy ktoś z was oglądał takie anime, co się nazywa JoJo Bizarre Adventure. Jak nie, to polecam. Zajebiste anime. Tak pełne humoru, smutku, walk. To jest masakra. Lepsze niż nie jeden Naruto Shippuden, czy Bleach, czy jakieś inne tam gry. Anime. Ale ten koleś nam trochę pomógł tutaj. Dzięki niemu poznałem jedno fajne nowe doświadczenie, że te kanibale, co podpalają, nie są takie złe. Aha, tylko że nie mam teraz już kurde tych kości. Dobra, nic. Raz, dwa, trzy. I teraz kości. To, co tam straciliśmy, to teraz nadrobimy. Chyba że jeszcze zdążę zrobić to na kości cholerstwo, to odcinek będzie ciutkę dłuższy. A nie chcę tych kości stracić. Bone basket. Ojo! Ile trzeba tych patyków? No porąbało człowieka. Ale wszystko dla kości. Wszystko dla kości. Dobra, 14. Gdzieś to pogerucha widziałem? Czy mi się zdawało?
Biega chujek, drugi nawet. No gwałcą mi się. Dziś jestem gwałcony. Chcesz drugi? To chodź. Ja nie będę tutaj czekał 3 dni na ciebie. Chyba niezbyt mu się chce walczyć. Z tego co widzę. A ja sobie mogę kości pochować. Kości, 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 kości. Gdzieś tu jeszcze jeden był zombiak. Tutaj. Nie wiem dlaczego ja mówię na nie zombiaki, skoro to są po prostu biedni kanibale, którzy są głodni i chcą mnie zjeść. Niemniej jednak jesteście chamami. Tutaj nic nie było więcej, nie? Tak mi się zdaje. Dobra, kości już więcej nie mogę. Dobra. I jeszcze mi zostały. Tu już kości nie ma. Kurwa, się podpaliłem. A to stapił giota. Dobra, nic nie poradzę na to, że się podpaliłem. Nie chce mi się do wody biec. Nie ma nikogo. Czyli spadamy na górę. I tutaj się z wami pożegnam. Mówił Sanji, dzięki za obejrzenie 3. odcinka z The Forest. Dzisiaj byliśmy trochę ciekawi, bo nas napadli. Także trzymajcie się, strzałeczka. Yo!